To był dla mnie najlepszy czas. Eurowizja to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Te emocje, które były i nadal są, bo nadal je czuję. Na przykład jak oglądałam Eurowizję, właśnie dorosłą, czułam te emocje, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo fajna przygoda i poznałam świetnych ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, więc naprawdę jest bardzo fajnie. No i bardzo dobrze wspominam Eurowizję i czasami w ogóle przeglądam sobie wszystkie występy od początku do końca i przypominam sobie te emocje, które miałam. Powiedz mi taką rzecz, czy przygotowanie do Eurowizji Junior w kolejnej edycji ruszyły, coś wiesz, jak to wygląda i... Właśnie muszę powiedzieć, że na razie o niczym mi nie wiadomo, jeszcze nie mam żadnych takich informacji. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja sama nie wiem i jestem bardzo tego ciekawa. No ale zobaczymy, no jestem bardzo ciekawa i... No jak po prostu... Dobrze, a kogo byś widziała jako reprezentanta Polski na kolejnym festiwalu? Dla mnie jest bardzo dużo talentów i takich piosenkarzy czy piosenkarzy, którzy nadawali się na Eurowizję. Nie, jest bardzo dużo takich fajnych ludzi, którzy naprawdę umieją śpiewać i którzy się nadawają. No i ja mam takich swoich faworytów. No to dawaj. Mam dużo mam dużo. No. Ja ze wszystkich trzymam kciuki. No i zobaczymy. Ale jest naprawdę bardzo dużo fajnych właśnie ludzi, którzy mogliby pojechać. No w ogóle teraz jest bardzo dużo takich fajnych talentów. Fajnie, bo będzie w Warszawie, tak? Czy wybierasz się w ogóle, jak się zacznie to... Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać, wszystko, ta scena, wszystko. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale na razie cieszmy się z tego, że to będzie robione w Warszawie. Ale przyjedziesz? Chyba raczej tak, bo ja z miłą chęcią oczywiście, ja sobie nie wyobrażam tego, ja... Ja muszę zobaczyć w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądać, no. Cały czas czułam to napięcie, jestem bardzo podekscytowana.